Klara! Wstawaj! Musimy wyjeżdżać. Przecież nam tu tak dobrze. Znamy wszystkich, mamy tyle wspólnych przeżyć. Klara, sama wiesz, że musimy wyjechać. Tu chodzi o moją pracę. No tak, a szkoda ci tych wszystkich wspólnych historii, tych wspólnych przeżyć? Klara, wiem, że nie chcesz stąd wyjeżdżać. Ja rozumiem, ale takimi tekstami i tak nic nie załatwisz. Tak będzie mi trochę szkoda. No dobra, rozumiem. Umówiłam się z Werką. Szkoda byłoby się spóźnić. Jakby nie patrzeć, to nasz ostatni wspólny bieg. Myślisz, że jak wyjadę, to dam ci spokój? Nawet na to nie licz. Cieszę się, że masz dobry humor. Tak, pomimo, że dzisiaj ciężki dzień. To prawda. Dzisiejszy mecz będzie bardzo szczególny. Masz rację. A nie mówiłam ci. Będę dzisiaj rozmawiać z trenerem a propos wybrania nowego kapitana i chciałabym, żebyś to ty nim została. Bardzo mi miło, ale chyba się nie nadaje. Myślę, że będziesz wspaniałym kapitanem. Nie tak dobrym jak ty. Zobaczymy, czy dotrzymasz mi biegu. Cześć wszystkim. Cześć, teraz. A po staremu, Kubuś. Sport. No nie, jeszcze przyjaciele. Ej, Klara, pamiętasz o dzisiejszym treningu siatkówki? Oczywiście, jakbym mogła zapomnieć. Nie rozśmieszaj mnie. Niemożliwe. Słynna drużyna PIK bez Klary Pinkel? No widzisz, kto by się tego spodziewał. Ale niestety muszę opuścić drużynę. Dlatego damy ci taki wycisk, żebyś nas nie zapomniała. Jasne, to się jeszcze okaże. Chodźcie, idziemy. Hej, Vera. Arek. Przecież wiem, jak mam na imię. Co ty tu do cholery robisz? Przyszedłem przywitać się z Klarą, odwiedzić ją. Po co? Skoro mnie tak cię gówno interesuje. To nie jest tak, jak ci się wydaje. A jak? Bo ja chyba do niej coś czuję. Chyba? To lepiej stąd idź. Narobiłeś wystarczająco problemów. A poza tym zostawiłeś ją w najważniejszym momencie. A teraz przepraszać, naprawiać? Chyba żartujesz. Idź stąd lepiej, serio. Nie mów do mnie tym tonem. Mogłabyś być choć trochę milsza. Milsza? Dla ciebie chyba żartujesz. Nie zasługujesz na to. Odezwała się święta. Myślisz, że jesteś pani wszechwiedząca? Otóż nie, nie jesteś. Dobra, spadam stąd, bo wieje wiochą. Głupi Arek, co on sobie myśli? Co za prostak. Siema, po co nas osiągnąłeś? Siema. Zebraliśmy się, moi drodzy koledzy, tutaj, abyśmy zorganizowali imprezę programową dla Klary. Myślę, że najlepiej byłoby, gdyby odbyła się ona zaraz po meczu naszej siatkary. To jest zajebisty pomysł. No, Klara będzie zaskoczona. Też byś był, gdybyśmy się taką zrobili. Nie wątpię. To może przypomnijmy sobie teraz, kto ma co zorganizować? Ja się mogę zająć muzyką. Ja poszukam miejsca i dam wam znać. To ja ogarnę jakieś przekąski, dekoracje. Nie zajmę się dziewczynami. To dobra. A więc do roboty. To lecimy na lekcję, bo dzwonek dzwoni. No. Patrzcie dziewczyny, sieroty idą. Od nich lepiej trzymajmy się z daleka, jeszcze się czegoś zarazimy. Masz rację, chodźmy stąd. Nie tak zaraz, chodźcie, zagadamy. No, Klara, widziałam przed chwilą Arka. Czyżbyście do siebie wrócili? Nie wkładaj na sobie swoje sprawy. Już się boję. Dziewczynki, lepiej idźcie sobie potrenować, bo jutro nie macie z nami żadnych szans. Chodźmy, dziewczyny, nie mogę znieść tego widoku. Tak, tak, szkoda czasem takie sieroty. Hej, Werka. Dzwonię do ciebie w pewnej sprawie, a mianowicie razem z chłopakami planujemy, aby zrobić imprezę pożegnalną dla Klary. O, to super, jak mogę wam pomóc?
Pamiętaj, potrzebujemy, żebyś ty z dziewczynami po meczu zabrały Klarę do domu pod jakimś pretekstem, a my w tym czasie przygotujemy salę. Zapowiada się ciekawie. Jak damy ci znać, to przyprowadzicie ją na miejsce, a gdy wejdzie, to zapalą się światła i wszyscy razem krzykniemy niespodzianka. Myślę, że na pewno jej się spodoba. Nie ma problemu, odciągniemy ją i zajmiemy, a wy przygotujcie wszystko. Czy jest jeszcze w czym mogę wam pomóc? Myślę, że nie, już wszystko mamy ogarnięte. Zajmij się Klarą i nie pozwólcie jej zbliżyć się do dworku. Pa, do zobaczenia. Przestań, nie zdążyłam jeszcze wyjechać, a ty już o to pytasz? Jakbyś miała zerwać kontakt, to chyba wolę się ubezpieczyć. No proszę cię. Dobra taka kawa. Całkiem niezła. W ogóle o której zaczyna się ten pojedynek? O 15. Ej, dziewczyny, patrzcie. Totalna żenada. No masakra. Nie mogę o tym myśleć, muszę się przejść. Idź, tylko uważaj na siebie. Ona jest taka piękna. Czemu ja z nią zerwałem? Co mnie podkusiło? Dlaczego się pytam? To życie jest takie brutalne. Źle postąpiłem. To nie miało tak wyglądać. Ale czemu ja się pytam? To wina tej Mileny. To ona mnie podkusiła. To babsko zrujnowało mi życie. Ale czemu jej na to pozwoliłem? Żeby zepsuła mi wszystko? To moja wina. I niepotrzebnie się z nią całowałem. Po co mi to było? Co mi to dało? To, że teraz Klara mnie nienawidzi. Jestem okrutny, zły. Mam ochotę się teraz zabić. Ale naprawię to. Muszę to odkręcić. Tylko trzeba dać jej czas. Teraz powinienem zniknąć. Tak, zniknę, choć na chwilę. Okropne uczucie. Przepraszam, Klara. Kocham cię. Może kiedyś mi wybaczysz, a teraz? Daję ci spokój. Odpoczywaj. Klara, wszystko w porządku? Co się dzieje? Na pewno? Jakby było w porządku, to byś nie miała łez w oczach. Wpuścisz mnie? Co się dzieje, skarbie? No chodzi o Arka. Co ci zrobił? Zaczęło nam się już układać. No myślałam, że wrócimy do siebie. No ale to było tylko złudzenie. To co poszło nie tak? Widziałam, jak całuje się z Mileną na korytarzu. Słyszę, że moja księżniczka płacze? To ja idę naostrzyć sztychówkę. Nie, tato, spokojnie. Jak to? Nie chcesz, żebym go zakopał żywcem? Nie pozwolę sukinsynowi, żeby ranił moją księżniczkę. Kocham cię, tato. Jesteś najlepszym ojcem na świecie. Tam, dokąd chciałam, już nie dojdę. Szkoda zdzierać nóg. Lecz byliście zawsze ze mną, wspieraliście mnie. Teraz pójdę inną drogą, zostawicie mnie. Odejdziecie.
świecie sama będę na rozstaju dróg. Hej, przyjaciele, przyjaciele, zostańcie ze mną. Przecież wszystko to, co miałam, oddałam wam. Hej, przyjaciele, przyjaciele, choć chwilę jedną. Znowu w życiu nową drogę rozpocząć czas. Stoję smutna na peronie, z wami żegnam się. Łzy spadają, choć szczęśliwe chwile w głowie mej. Macham wam na pożegnanie i uśmiecham się, z myślą, że już tej historii nadchodzi kres. Hej, przyjaciele, przyjaciele, zostańcie ze mną. Przecież wszystko to, co miałam, oddałam wam. Hej, przyjaciele, przyjaciele, choć chwilę jedną. Znowu w życiu nową drogę rozpocząć czas. Tam, dokąd chciałam, już nie dojdę, szkoda zdzierać nóg. Lecz byliście zawsze ze mną, wspieraliście mnie. Teraz pójdę inną drogą, zostawicie mnie. Lecz w pamięci zawsze będą wspólne chwile te. Hej, przyjaciele, przyjaciele, zostańcie ze mną. Przecież wszystko to, co miałam, oddałam wam. No rozumiem, ale jutro będziecie, prawda? Super, to do zobaczenia. Pa, dziewczyny, buziaki. Hej, dziewczyny. Co jest, jakiś problem? Werki i Paci z nami dzisiaj nie będzie, coś im wypadło. No ale my jesteśmy niezwyciężone, niepokonane i najlepsze przyjaciółki ever. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to będzie bez ciebie. Nie przesadzaj. Nieważne, jak daleko od siebie będziemy, zawsze będziemy się przyjaźnić. Ale smęcicie. Więcej luzy, dziewczyny. Bitwa o podróżki! Dobry wieczór Państwu, Michał Harwes, Show Tonight. Dokładniej nie Show Tonight, tylko wydarzenie wieczoru. Wydarzenie wieczoru, czyli najlepszy reporter, najlepszy program. I dzisiaj bez papierów, bez dokumentów. Przeglądam tylko po to, żeby pokazać Państwu, jaką wielką klapę dzisiaj popełniliśmy. Próbowaliśmy wejść na turniej siatkówki, natomiast nas wyrzucili. I wyobraźcie sobie Państwo, że nie mamy prawie żadnych informacji. Wiemy jedno. Do ostatniej rundy mistrzostw Polski Południowej dostały się dwie drużyny. Drużyna Wolf i drużyna Pink. Drużyna Pink pod przewodnictwem Klary Pinkeln, natomiast drużyna Wolf pod przewodnictwem Mileny Wilk. Tak, Wilk. Przepraszam, dostałem nazwiska 15 minut temu. Także jeszcze jedna kwestia, która jest bardzo ważna. Jak tylko będziemy mieli jakieś informacje, jak tylko będziemy wiedzieć, co tam się dzieje, bo tak naprawdę z tego, co dochodzi do nas z różnych źródeł, takich bardziej twitterowych, także nie możemy się do tego jakoś bardzo poważnie odnieść, ale atmosfera jest bardzo napięta. Wierzymy w to, że ten turniej zakończy się zwycięstwem naszej ulubionej drużyny. A oczywiście powiemy Państwu, która jest nasza ulubiona po tym, jak dowiemy się, która wygrała. Spokojnego wieczoru, wrócę do Państwa za chwilkę z większą ilością informacji. Wszystkiego dobrego, czołem! Szanowni Państwo, niech Was nie zmyli mój telefon. Obecnie mamy remis w setach 2-2 i właśnie oglądam relację od znajomego na Messengerze, który jest akurat na tym meczu. I mamy sytuację taką, że jest ostatnia zagrywka prawdopodobnie, ponieważ drużyna Pink właśnie serwują. Odbiór, podanie. Ścina poszła. Odebrać, dobra. Szanowni Państwo, mamy zwycięzców. W ogólnopolskim turnieju, który drużyna Pink pojedzie do Monachium! Pojedzie do Monachium! Pojedzie do Monachium!
Szanowni Państwo, ja wiem, że redaktor telewizyjny z tyloletnim stażem powinien być obiektywny, ja wiem. Ale moja kuzynka jedzie do Monachium. Wiecie, z czym to się wiąże? Szanowni Państwo, drużyna Pink będzie nas reprezentować na międzynarodowym turnieju siatkarskim, siatkówki młodzieżowej. Szanowni Państwo, gratulacje dla Klary Pinkeln, która przygotowywała tę drużynę, która była z nią. Gratulacje dla wszystkich naszych siatkarek. Szanowni Państwo, to może być wielki dzień, a ja może dzisiaj straciłem pracę za to. Proszę Państwa o to, abyśmy wszyscy razem użyli hashtagu dzisiaj na Facebooku, robiąc sobie zdjęcie swojej euforii albo film swojej euforii, hashtagu Pink, żeby uczcić drużynę, która zwyciężyła. Dziękuję Państwu serdecznie, wszystkiego dobrego! Ej, co my tutaj robimy? Mówiłam, chyba dać Cię poznać. A skoro wyjeżdżasz, to chyba najlepszy moment. O, jak miło. Chodźmy w takim razie. O, jak tu pięknie. Niespodzianka! Klara. Arek, skąd się tu wziąłeś? Musimy porozmawiać. Nie bój się, nic ci nie zrobię. A o czym chciałbyś porozmawiać? Przejdźmy się, co? Nie, nie mam ochoty, wolę zostać tutaj. No dobrze, więc zostańmy. Mamy dziś taki przepiękny wieczór. Wiesz, że twój ojciec ukradł dwie najpiękniejsze gwiazdy i schował je w twoich pięknych, błękitnych oczach. Jasne, znów próbujesz zerwać. Wiem cię, Arek. Raz jesteś potworem, którym należy gardzić, a innym razem jesteś taki słodki, że nie można ci się oprzeć. Ale wiesz, że ty i ja już nic między nami nie ma. Wszystko wygasło. Szczególnie po tym, jak widziałam cię z nią na korytarzu. Ale przecież to nie moja wina. To ona się na mnie rzuciła, gdy tylko cię zobaczyła i tak, ja jestem ofiarą. Tak, doskonale wiesz, jaka jest. I co? I dalej się z nią przyjaźnisz. No, ale przecież kiedyś byliście najlepszymi przyjaciółkami, najlepszymi kumplami. Tak, to było kiedyś. Dopóki nie pojawiłeś się ty, przez ciebie ona się zmieniła. Już nie jest tą samą osobą, to była twoja wina! Spokój! Ogarnijcie się! Spokój! Och się! Spokój! Spokój! Ogarnij się! Ogarnij się! Tak. Dziękuję ci za wszystko i będzie mi się strasznie brakowało. I ciebie też. Klara, pamiętaj, nieważne gdzie wylądujesz, jesteś najlepsza i nie ma osoby, która by cię zastąpiła. Dziękuję, dziękuję ci bardzo. Pa, kochana, nie zapomnij o nas. Nigdy w życiu. Jesteście cudowni. Ale wiecie co? Jedzie już mój pociąg. Musimy się pożegnać. Przyjaźń jest jedną z najważniejszych rzeczy w życiu. Mówi się o trwałości i sile przyjaźni i o tym, że każdy jej potrzebuje. Przyjaźń jest wymagająca. Potrzebuje, aby zwracać na nią uwagę, poświęcać jej czas, dbać o nią. Każdy musi jej dać coś od siebie. Wymaga szczerości, prawdy, zaufania. Ale czy daje równie dużo, co wymaga?
Moim zdaniem tak, ale tylko wtedy, gdy przyjaźń jest prawdziwa i nietoksyczna. Człowiek jest istotą społeczną i chcąc nie chcąc potrzebuje chociaż tej jednej osoby, spędzania z kimś czasu, robieniu z nią różnych rzeczy, albo po prostu jej obecności. Nie każda przyjaźń jest na tyle silna, by przetrwać wszystkie przeszkody i problemy. Czasem wszystko nas przerasta. Po prostu lepiej się odciąć i przemyśleć pewne sprawy na spokojnie. Nie o każdą przyjaźń warto walczyć. Jeśli coś nas wyniszcza, trzeba temu zapobiec. Nie każdą przyjaźń trzeba od razu spisywać na straty. Czasem wystarczy zwykła rozmowa, żeby wszystko naprawić. Czasem potrzeba walki obu stron. Nie każdy jest taki sam. Każda przyjaźń jest piękna i inna. Wyjątkowość tego wszystkiego polega na wyjątkowości każdego z nas osobno. Dlatego dbaj o swoją przyjaźń. Też tak sądzę. Mer dzisiaj będzie bardzo szczególny. Zgadzam się. A nie mówiłam ci. Będę rozmawiać z trenerem i... Co? Jak się podniesiesz, to schyl się, bo ja ci będę chciał zajebać lepę, to się z tą zrubuć, dobra? Zawi? Dobrze wiedzieć. Masz? Tak. To jest chore wszystko. Akcja. Do niego anal. Ja się cały czas staram, żeby do niego nie powiedzieć anal. Cześć anal, post... No. Go. Kiedy nas odwiedzisz? Przestań, jeszcze nie zdążyłam wyjechać, a ty już o to pytasz? Jakbyś miał... Teraz. Cześć, bo mi dupę widać. Cisza. Julia, cisza. Cisza i akcja. Ej, spokój! Ogarnijcie się! Spokój! O kurwa! Wyjebałeś mu? I podłoga X1. No, widzisz, obserwuję cię. A ja ciebie jest, obserwowałam cię? Nie wiem. Bo jak tak, to znaczy, że się skapłam, czy to ty. A jak nie, to znaczy, że się nie skapłam, czy to ty.